Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiejszy odcinek będzie pierwszy, który poświęcę finałowi Koła Fortuny. Mianowicie format tego finału zmieniał się wielokrotnie. W Stanach Zjednoczonych na finał mówi się bonus game. Przez wiele lat można było wygrać samochody, pieniądze lub inne nagrody rzeczowe. I zawsze, bez względu na to, w jaki sposób grano, zawsze chodziło o to, żeby odgadnąć hasło w jakimś tam przedziale czasowym. Najczęściej to było 10 sekund lub 15 sekund. Teraz, w tym odcinku, chciałbym przytoczyć ten najnowszy format finału. Oto koło, to jest koło finałowe, takie małe koło. Tutaj mamy koperty. No i cóż, w polskiej wersji już Krzysztofa Tyńca, nadawanej w latach 2007-2009, te koperty były kolorowe. No i najwyższymi nagrodami było 50 tysięcy złotych, to jeśli chodzi o pieniądze, lub samochód osobowy. W innych krajach to wyglądało trochę inaczej. Choćby, no tak, tutaj wpiszemy Polska, 50 tysięcy, ale na przykład Francja lub Włochy, tam główna nagroda wynosiła 100 tysięcy euro. No czyli tak, to było jakieś 400 tysięcy złotych, czyli była 8-krotnie wyższa niż w Polsce. I tak nas TVP2 robiła w bambuko. No i cóż, zawodnik kręcił tym kołem. No i prowadzący albo sam sobie brał kopertę, którą wylosowaną przez to koło. Albo jeżeli był wątły, tak jak na przykład Krzysztof Tyniec, wtedy tą kopertę musiał mu podać zawodnik. To trochę mnie tak zdziwiło, że dlaczego we Francji albo we Włoszech kopertę prowadzący bierze sobie sam, a w Polsce trzeba mu podawać. To było całkowicie do niczego. No i dobrze, no, skoro już tu jesteśmy, to co dalej? Po wylosowaniu tej koperty prowadzący dawał